Witam wszystkich serdecznie, Szak z kanału Sembin Channel. I w ostatnim odcinku sobie skończyliśmy tutaj, oto w tym mroźnym miejscu, gdzieś pod skałami lodowca, gdzieś, gdzie jest planetarium, świątynia i tam znajdziemy boskie źródło. Niestety wszyscy go szukają. To będzie ciężkie, no ale dobra. Więc tak, my musimy. Dobra, tam trzeba, może idzie tu podpalić jakoś, tak? To jest podpalone? Nie, jeszcze. No to podpalimy. Podpalone? Szlak. Drewno jest przemoknięte. Przyda się coś bardziej gorącego. Coś bardziej gorącego, tak? Na razie pojedziemy tu. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Chyba nie. A może jednak. Nieśmiertelni patrolują ulicę. Nie mogą mnie zauważyć. Gdzie? Gdzie patrolują ulicę? Ja nikogo nie widzę. Szczury tylko. Tam musimy dojść. Co tam mówisz? No. Super. Ouch. Ale jeszcze tych nieśmiertelnych nie widziałem. Gdzieś tu chodzą, ale nie wiem gdzie. Dobra, musimy tam dojść. Tam są nieśmiertelni, okej. Dobrze. Nie dobrze. Okej. Nieźle. Co, nie żartuj. Nie mam oleju, ale żal. O, coś czuję, że nie będzie dobrze.
pobliżu jest egzotyczne zwierzę. O, tu jest. Dobra. Śmiertelny. Dobra, idziemy dalej. Mam to gdzieś. To ma być, tak? Teraz muszę tam dojść. No to zarąbiście. Dobra, dobra, come on. Kawałek krzemienia służył do krzesania ognia. Każdy z mongolskich żołnierzy musiał być samowystarczalny. Okej. Super. Już poszedł? Auć, 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 auć. Thank you.
Okej. Tam są gnoje jeszcze. Jeszcze ktoś? Nie? No. Najgorsze jest to, że ja nie mam kurde dużo amunicji. Mam tutaj coś, ale jest trochę mało. No nic, będziemy musieli sobie poradzić. Nie wiem jeszcze jak, ale... jakoś poradzić będziemy musieli. Tam muszę się dostać. A. Okej. Auć, nie tak to miało być. Co dalej? No i co dalej, nie? No dobra, tak też może być. Tak w razie to. Jakieś tam naboje mam, nie? Okej, co my tu mamy? Czemu nie? Teraz tak. My musimy tu wejść.
spadaj. Muszę wyważyć bramy. Ale jak? Gdzie jest brama? Gdzie jest brama? Tam. Wiecie co? Dobra, zaraz, ja chcę sobie to podpalić. Tysik mamy. Tyk. I jubudu. Dobre. Dwa. Tam się jara. Jak już to jeszcze wyzwanie zrobimy, nie wiem co. Nie, tamtego nie sięgnę. Jeszcze tutaj mamy jedno. Pięknie. Co mi to da, że wystrzelę bramę, co? Rozumiem. Dobra, no. Myślę, że tu będzie ich więcej w takim razie. Chyba nie ma. Opla. Hopla. Hop. Hopla. Dobra, teraz gdzie?
Dobra. Czyny nie chcemy. Niby się przydało co? Naboje. Tam musimy wejść. Spokojnie, bo mamy co? Ognisko. A w ognisku mamy broń do udostępnienia, do ulepszenia. Dobra, to co? To się ulepszamy, bo... No, tutaj nie ma co ulepszyć. Dobra, gadasz za dużo, panie. Idziemy dalej, tam mamy iść, tak? Ale... Co ja mam za broń? Oddawać moją broń. Dziś. To i to. No. Moją broń chcieli już mi odebrać. Ha, my jedę. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Czy mamy coś tutaj do... Tam nie schodzimy. Są uszkodzenia konstrukcyjne. To z pewnością skutki bitwy. Jednak większa część miasta przetrwała. Niż wszystkie bezgłowe rzeźby w kikierzu. Aha, okej. Nie będziemy tego szkadzić. Ale... Gdzie tam przejść, szkoda? Ale tu mamy freskę. Na tym fresku oddano cześć poległym w bitwie oraz tym, którzy zmarli później nękami, chorobami i głodem. Dobrze widzieć. Come on. Come on. Tam nie. Ja mam tam nie. Dobra, to tam pójdziemy, tylko sobie zbiorę to. Olej bym potrzebował panu. Nie sądzę, że tu znajdę olej, nie? Niedobrze. Silnie przybijające. To już zaczynam lubić. Jak? Skąd? Gdzie? Tam. No patrz.
Jeszcze żyjesz? Ty chamie... Coś ty tu zrobił. In. To są rozpierducha tu jest. Jest. Komnata dusz znajduje się. Ej, ale ja chcę pozbierać naboje, co? Muszę tylko znaleźć inny trebusz. Dawać. Naboje. Już nie mogę naboi zebrać, serio. Dlatego czemu nie mogę? Haniebne. Co tu jeszcze mam do zebrania? Tu? Nie mogę. Chyba wszędzie. Okej. Okay. Ile czego mamy? No dobra. To jeszcze, jeżeli będzie jeszcze więcej. Serio? Nic już więcej nie zdziałasz. Znajdź bezpieczne miejsce. Nie ma mowy. Potrzebujesz nas tak samo jak my ciebie. Razem możemy przetrwać. Osobno tylko zginąć. Idź. Momencik. Dostałem wiadomość. Tylko przeczytam. Dobra. Nie słyszałem, co tam ta laska gadała, no. No i co w związku z tym? Jestem tu, hopla, i co? A, okej. Pięknie. Zastanawiam się dostać. A co tu tutaj mamy? To przejście, dobra, kurwa. Hu, 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 yes.
Muszę dotrzeć na szczyt wieży, ale drogę blokuje lód. Że nie ma strzału już. Tak też można się dostać, nie? A co? Nie chcę tutaj nic mówić, ale... Tylko bezpieczeństwo, okej. Gdzie jest ta wieżyczka? Tu jest ta wieżyczka, dobra, czyli rozpalimy sobie. Pyk. Coś blokuje drogę. Muszę jakoś się tego pozbyć. Weźmiemy sobie tą skrzyneczkę przez przypadek. Pyk. Pyk. Wejdziemy sobie tu i... Voilà. Udało się. Teraz czas wyważyć bramę. Nie. Czas odpalić wieżę. No. Dziękuję. Teraz czas wyważyć bramę. Tak? Zemszę się na zabawie. Już prawie. Jeszcze jeden strzał. Auć.
Ktoś tam strzela jeszcze, chromiło jakieś. No dobra, to musimy się tam dostać, tak? To nie miało być tak. Miało być tak, po pierwsze. Trzeba to przyciągnąć. Po drugie. Trzeba przejść na drugą stronę, skoczyć na lód i zapłać się czekanami. Pięknie. Teraz trzeba przejść tam. Przeskoczyć na tą beleczkę. Hopla. Pięknie, wejść na nią. Przeskoczyć na drugą stronę. Dobrze jest. Ciao. To było easy, w miarę. Czy nie idę do góry? Nie. Good, a to jeszcze jeżeli nie obrócę, bo tam jest lód. Koła zamarzły, nie mogę wycelować. To teraz ja muszę to uderzyć. Ale nie tak. Jeżeli to zamarzło, to tak. No właśnie. Pięknie. Ouch. Co to tutaj było? A to mi się przyda. No. Aha. Sprytnie to zrobili. Żeby tam wskoczyć, muszę się rozpędzić. Trochę wyżej. Musi być coś, za pomocą czego będę mogła zrównoważyć ramię żurawia. Coś za pomocą czegoś, dobra. Coś za pomocą czegoś, więc idziemy szukać z tego czegoś za pomocą czegoś. Tak. Prawdopodobnie muszę wyjść tam gdzieś. I obciążyć z tamtej strony. Chyba wiem jak. Oblężenie Kitierzy musiało trwać miesiącami. No pewnie tak. Jakoś tam muszę się dostać, tylko jak? Tak, tędy. Jeszcze zobaczę tutaj.
Tędy nie, tędy będzie powrót, widzę. La 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 la. No właśnie. To powinno zrównoważyć radę. Nie ma tu nic. Ale, żeby to zrobić, pierw musi napełnić, tak? Woda wycieka. Teraz chyba za mocno, co? Dobrze jest. Opla. Op. Yeah. Udało się. I o to mi chodziło, panie. Obawiam się, że znowu coś tam będzie u góry się zrespiło, czy nie? Które powinno przynajmniej, nie? Nie, dobra. Nie. Z trzech stron. Łucznicy. Trzeba ich zrespiwać, żeby tak się wycerować. Dobra, dwóch. Poszło. Sayonara. Tam są. Jeszcze gdzieś? Dobra. Jeszcze gdzieś są. Ale gdzie? Nie, chyba nie ma. No dobra, jak nie ma, to atakujemy bramę, nie? Tu, 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 tu. Trzy, dwa, jeden i leci, czy trafi. Oczywiście, że trafi. Bonsai, przechodzimy dalej. Dobrze, droga wolna. Tak. Droga wolna, ja spadam. Zarobiście. Tam się musi dostać. Tam. Jak tam zlecę, to tam zlecę. Niedobrze. Nic mi to nie dało. Cześć, Matki. Hmm.
Dobrze. No, okej. Tak. Tak w razie czego? Tak. W razie czego? Gdzie? Ta strona czy ta strona? Chyba w tą stronę i tutaj mamy do góry, dobra. Tam widzę, ktoś już napieprza. Nie mogę wziąć? Serio? Nie wszystkiego, ale tam mam. Nara. Nara. Nie ma nikogo? Tak do pewności. Mogę? No ale to mogę. A. Dobra. Tam. Ile my już w ogóle gramy, co? Godzinkę. Niewiarygodny kunszt. Na pewno należał do jakiejś szlachcianki. A, taki se. Tam. Auć. Wiedziałem, że będą atakować. To było nie fair. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Jak znienacka. Wow. Wow, 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 stój, stój, już, okej. Szybko, 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 bo zaraz się to zarwie.
No ej, zepchnąłeś mnie! Chamie ty nie do mety. Lara. Kto jeszcze? Gdzieś są jeszcze te gnoje z tarczami. Auć, 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 spadamy. Lara. Tak. Jest. Ej, ale ja jeszcze chcę pozbierać. Oh shit. Holy shit. Lara, trójka się przebiła. Nie możemy. Dobra, gdzie teraz mam iść? Tam, dobra, ale to zaraz. Chcę sobie pozbierać, tak? Poczekajcie chwilę. Myślicie, że co? Że ja mam dużo naboi? A jak te pipy się przebiły, trójca, to ja tym bardziej potrzebuję naboi. To w cholerę. O, no, tynie się. Nie, tam zbagowano pewno. Tego nie mogę. Zobaczmy to jeszcze. Też nie mogę. Dobra, to jak już nic nie mogę, to idziemy do wieży. A, okej, ogniseczko. I my tutaj się zatrzymiemy dziś. Dostępne punkty umiejętności aż 3. Wow. 13, 13, 13. No to weźmiemy pierwszy to. Pyk. Co to jest w ogóle? Adrenalina. Krótko trwała, zwiększa odporność na obrażenia zadawane przez wrogów płoda, może być z ukrycia. Dobra. Takie se. Zwiększenie ilość surowców sztucznych pozyskanych. A weźmiemy to. I twardziel. Z twardziela weźmiemy to. Pociski grzybkujące. Okej. Okay. Niech sobie będzie. Dalej tak. Ekwipunek. Co my tutaj w ekwipunku możemy sobie ulepszyć? Duży pojemnik na naftę i
Już za sobą miał amunicję do pistoletu. Tu. Zobaczmy w takim razie co broni. Łuk. Nie. Tu nic nie ulepszymy. Tu coś możemy ulepszyć. Rękojeść niestandardowa. A to? Dwa magazynki sklejone taśmą. To bierzemy. Dobra, czyli już prawdopodobnie nie będziemy mieli nic. To broń, sorry. Tak, w ulepszeniach nic już nie będziemy mieli. Dobra, wielkie dzięki za dzisiejszy odcinek, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Niedługo już kolejny. Ja wiem, że te odcinki są nieregularnie, ale są. Mam nadzieję, że to wam aż tak nie przeszkadza, ale mam rodzinę i inne sprawy na głowie, więc cóż, bywa. Tak czy inaczej, co jeszcze nie koniec, Lara Croft, będzie więcej rozwalanki. To wszystko na tą chwilę, więc dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, Szak z kanału Simon Czerwa. Bye bye.